święta. Czy przed świętami RODO znowu da o sobie znać? Na pewno. Musimy tylko pamiętać o składaniu życzeń osobom fizycznym, których dane możemy legalnie przetwarzać. Zatem wysyłając życzenia świąteczne, musimy posiadać na to zgodę odbiorcy tych życzeń? Albo posiadać prawnie uzasadniony interes, którym może być marketing bezpośredni. A on z kolei może być uzasadniony faktem, że odbiorca jest naszym klientem. Pamiętajmy bowiem o treści artykułu 6, ustęp 1, litera F, RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. No, tutaj oczywiście dzieciom raczej nie wysyłamy życzeń w rozumieniu podmiotów firm, ale jest to chyba dobrze widziane i bardzo miłe, jeżeli takie życzenia wysyłamy. Więc najlepiej przesyłać życzenia pomiędzy firmami, składając ogólnie je całemu personelowi. Wtedy oczywiście żadnej zgody nie musimy mieć. Natomiast jeżeli chcielibyśmy naszym klientom, osobom fizycznym, przesłać życzenia, to albo rzeczywiście zastanówmy się, czy możemy mówić o prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, albo po prostu załatwiajmy na to zgodę. Chociaż przed świętami, tydzień przed świętami, żeby załatwić zgodę na wysłanie życzeń, to jest bez sensu, bo no, niespodzianka jest najważniejsza, a nie uprzedzanie o tym, że będziemy takie życzenia wysyłać. Właśnie, wszyscy uważają, że, no, no, że jest to przesada, że w takiej momencie, w takiej chwili tracimy człowieczeństwo. No na pewno. Też mi się tak wydaje, że przesłaniając się przepisami prawa, zapominamy o tym, że pozostajemy ludźmi. Natomiast no, niewątpliwie znajdą się osoby, które będą chciały wykorzystać okres świąteczny do tego, żeby zwyczajnie zarobić, a taki marketing bezpośredni może przy okazji wysyłania życzeń no, zawierać oferty handlowe. I znając życie, taki marketing do tysięcy czy dziesiątek tysięcy klientów, ktoś na pewno wpadnie na pomysł, żeby wysłać. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy usługi świadczone drogą elektroniczną, mamy na to zgodę, mamy jakiś newsletter, wysłanie takiego maila nie powinno za bardzo być negatywnie odebrane. Oczywiście lepiej jest umieścić takie życzenia na stronie i te osoby, które i tak odwiedzają naszą stronę czy nasz fanpage, na pewno takie życzenia przeczytają i będzie im po prostu miło. Ale jeżeli chcemy wysyłać maile z życzeniami, no to musimy jednak pamiętać o tym, że może to być różnie odebrane. A co jeżeli nie chcę otrzymać życzeń? Można było powiedzieć najprościej, to je skasuj. Ale z drugiej strony, jak już przychodzą, no to każdy zerknie, czy czasem nie skasuje czegoś, co jest ważne albo potrzebne. Dlatego mamy dwa rozwiązania. Po pierwsze, wystarczy zwrócić się do administratora z wnioskiem o usunięcie danych. I to jest prawo, o którym mowa w artykule 17 RODO, albo skorzystać z prawa do sprzeciwu, o którym mowa w artykule 21 ustęp 1 i 2 RODO, to są właśnie kwestie dotyczące przetwarzania w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora. Wiemy wszystko na temat życzeń. Wesołych świąt. Idziemy na kawę. Idziemy na kawę.